chwała Tobie, Jahwe. Chwała, chwała, chwała Tobie, Jahwe. Życiem swym chwalę Cię, uwielbiam imię Twe. Wielkim Bogiem Tyś, Jezus, jest. Chwała Tobie, Jahwe. Przyjaciele, osobiście poznałam Boga. Osobiście poznałam Jezusa Chrystusa. Znam Go osobiście, rozumiecie? Znam Go tak, jak wy znacie swojego najlepszego przyjaciela. Ja znam Jezusa. Ja nie mówię o religii. Ja mówię o prawdziwym, żywym Bogu. O realnym Jezusie Chrystusie, który umarł za mnie na krzyżu i po 3 dniach zmartwychwstał. Od Boga dzieli cię tylko jedna decyzja. Jedną decyzją możesz sprawić, że narodzisz się na nowo. Jedną decyzją możesz oddać życie Jezusowi. Kiedy miałam 15 lat, próbowałam się zabić. Byłam mega nieszczęśliwa. Teraz jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Potem wpadłam w religię. Byłam mega zagorzałą katoliczką. Pewną, że zna Jezusa. Aż pewnego dnia usłyszałam, ty nie znasz Jezusa. W pierwszym momencie pomyślałam, że człowiek jest chory psychicznie. Jak to ja, która tyle czasu spędziła w kościele katolickim, tyle modlitw do świętych odmówiła, może nie znać Jezusa. I wiecie, co zrobiłam? Zapytałam Boga, bo Bóg jest żywy, bo On nie jest głuchy. Jeszcze dzisiaj możesz do Niego zawołać. Jeszcze dzisiaj możesz zwrócić się do Niego w swoim sercu. On nie pozostanie obojętny. I on mi odpowiedział, kiedy zadałam mu proste pytanie, czy to prawda, że nie znam Jezusa? Odpowiedział mi przez kartkę ze snem, gdzie ja nigdy snów nie spisywałam. I dowiedziałam się, że tak, to jest prawda. Jestem niezbawiona, nie znam Jezusa, idę do piekła. I jedną decyzją zmieniłam całe swoje życie. Bo podjęłam decyzję, że oddaję życie Jezusowi. Że to Jezus jest Panem mojego życia, a nie ja. I dzięki tej jednej decyzji ja wiem, że idę do nieba. Jestem bardziej pewna tego, że idę do nieba, niż tego, że tu dzisiaj stoję. Jeżeli chcesz mieć tak jak ja, jeżeli chcesz żyć w Chrystusie, który jest moim szczęściem, który jest moim życiem, który jest moją wolnością, jeszcze dzisiaj podejmij tę jedną prostą decyzję. Tego wam życzę. Duchu Święty, przekonuj ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ja mówię krew Jezusa nad tymi ludźmi. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi. Ja zdejmuję demoniczne łuski z ich oczu. Ja ogłaszam, że oni będą rodzić się na nowo przez moc imienia Jezus. Amen.